Uprzejmie proszę. Pani marszałek, panie ministrze, tak podpisuję się pod tymi słowami pana posła Michała Jacha jako oficer rezerwy. Absolutnie jestem za tym, że armia musi być silna, musi być potężna i żeby wrócić do starego też powiedzenia, obrońcy granic nie płacą za nic. Bo tak się mówiło, jak ja byłem w wojsku przed wielu, wielu laty. Do rzeczy przechodząc, no cóż, została dosłownie chwilka na sam koniec. Bardzo dziękuję, że jeszcze było dzięki dyscyplinie mi dane tutaj się na moment pojawić. Ja mam temat polityki społecznej. To, proszę państwa, kto wie, czy nie najbardziej kluczowy element. I to jest problem wiarygodności. Z wielką przyjemnością, ale z pewnym niedowierzaniem słucham nawróconych liberałów, którzy dzisiaj tak daleko się zmienili, że nawet są artykuły, czy Donald Tusk jest socjalistą. Do czego doszło? Do czego doszło? Do rzeczy niesamowitych. Ale jestem dociekliwym człowiekiem, więc jak powiedział, mu się wymsknęło właśnie w ramach tej manipulacji, tego mamienia. On trochę jak Twardowski. Podparł się w boki jak pasza, hulaj dusza, hulaj woła. Śmieszy, tumani, przestrasza. A najbardziej przestrasza ludzi, Polaków, żeby się wiedzieć, co się tu będzie działo. Więc co powiedział? 4 dni. Ale nie powiedział o pilotażu. To wy, chcąc bronić wodza, od razu, przepraszam bardzo, tak, tak, tak. Proszę, proszę sprawdzić. Ja, dobrze, dobrze. Tak, że na próbę, że na próbę. Tak. Tak, 20% już, pani, dobrze, ja słyszałem wypowiedzi, dobrze, będziemy się spierać. Jeżeli ktoś mówi o pilotażu, to ja mogę zrobić pilotaż na 10 pomysłów i takim cwaniakiem to każdy potrafi być. Sztuką jest zaproponować przed wyborami coś, co jest poważne, coś, co jest dojrzałe, bo tak się można zawsze wykręcić kota ogonkiem. A problem polega na tym, że zdaje się egzamin, jak się rządzi. Mamy pod górkę, to prawda, bardzo pod górkę. I nie wiem, co jeszcze nas czeka. Nie mamy lekko i będziemy teraz normalnie ćwiczymy, żeby z tego wybrnąć, bo problem jest ogromny i nie jest nam łatwo. I nikt nie mówi, że jest super. Nie mówcie tego. Nikt nie mówi. Powtarzam, ja i wielu kolegów, jest ciężko. Problemy dotyczą milionów ludzi. I jak im pomóc, to jest pytanie dla nas wszystkich. A więc nie ma tutaj samochwała w kącie stała, żeby było jasne. Ale inne pomysły, podwyżki. Kto by nie chciał dzisiaj dać podwyżki, ale to wasi guru, to nie kto inny. To Balcerowicz nazwał to bzdurą, a pan Belka z waszej listy, wasz człowiek, powiedział, to są pomysły, cytuję, z piekła rodem. To teraz kto mówi prawdę? Czy wasze normalnie autorytety mówią prawdę, czy wy? Co jest naprawdę w was? I Polacy będą mieli dylemat, bo nie jest łatwo. My też nie aniołki, ale wybór będzie dotyczał, czy ta polityka skierowana w bardziej sprawiedliwym kierunku, bo są dylematy, czy wprowadzać progi dochodowe. Sam uważam, że te wątpliwości posiadam. Tu przed chwilą prezes NBP mówił o wakacjach. Mamy bardzo wiele mechanizmów i mamy wiele niepowodzeń, ale mamy ogromną ilość konkretnych dokonań i faktów. I staniemy do tych wyborów. Razem, przeciwko sobie, będziemy konkurować. Ale naprawdę, proponuję, żeby rozmawiać na temat pomysłów. To, co dzisiaj tu się działo, wszystko jest nagrane. No niestety, nie słyszałem żadnych pomysłów. Tylko jedne totalne potępienie. Wasz program jest co do nas skierowany. Precz, wynocha. I na tym kończycie. A co proponujecie? Kto coś dzisiaj zaproponował konkretnego, merytorycznego, lepszego od naszych pomysłów? No nie. To wszystko. I jeszcze pani Leszczyna zapomniała jeszcze powiedzieć o kopertach, bo był tak. Handlarz bronią był, respiratory były. Ja już to znam na pamięć. No ja nawet to znam na pamięć, ale tak się nie wjedzie do Sejmu. Do Sejmu się wjeżdża normalnie z programem i z wiarygodnością, której bardzo brakuje w tej chwili. Ale życzę wam, żebyście się wzięli w garść, żebyście się poprawili i żebyśmy zaczęli nie walczyć ze sobą, tylko konkurować. Naprawdę można. Ja pamiętam czasy, że tu było bardzo ciekawie, byli przeciwnicy, ale każdy występował i się spierał, kto jest lepszy, a nie przed kim uciekać. Ludzie chcą wybierać lepszego, a nie uciekać przed tym, który jest zły. Dziękuję. Dziękuję bardzo.